Sylwia Markowicz, 27 dzień października. Witam Państwa i zapraszam na skrót informacji z naszego miasta. A co dzisiaj w programie? 10 milionów złotych dla Łańcuckiego Centrum Medycznego. W Łańcucie zaprezentowały się najlepsze w kraju pary taneczne. Nowa izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, czy blok operacyjny. Jeszcze do niedawna to były tylko marzenia. Dziś one stają się faktem, bo łańcucki szpital realizuje projekt za prawie 50 milionów złotych. A to dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 19 października na terenie łańcuckiego szpitala w miejscu, gdzie powstanie nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy, podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Jest to projekt rozbudowy szpitala o oddział intensywnej terapii, blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów. Generalnie chcemy wybudować tutaj na tym terenie, gdzie się znajdujemy, pawilon, w którym znajdzie miejsce to, co jest największą bolączką naszego szpitala, czyli brak oddziału intensywnej terapii, nowy blok operacyjny wraz z traktem poradowym oraz zostaną przeniesione oddziały chirurgiczny, ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy oraz dziecięcy. Umowa na dofinansowanie z RPO została podpisana przez prezesa Centrum Medycznego w Łańcucie Łukasza Wajsa oraz członka zarządu województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka. Za półtora roku będzie stał w tym miejscu, gdzie jest podpisywana w dniu dzisiejszym ta umowa, taki piękny budynek i tak bardzo potrzebny dla szpitala łańcuckiego. Jest to jedna z wielu inwestycji, które w tej chwili na Podkarpaciu będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wspierana ze środków europejskich. Obecny łańcucki oddział anestezjologii, jak również sale operacyjne potrzebują kompleksowego remontu. Jak mówił łańcucki lekarz anestezjologii Andrzej Makara, warunki tam panujące nie spełniają współczesnych norm, a nowy budynek pozwoli pracować na poziomie europejskim. Nowy oddział anestezjologii intensywnej terapii to dwie sale dla pacjentów, sala pięcioosobowa i jednoosobowa izolatka. Na nowym bloku operacyjnym przewidziano 3 sale operacyjne, w tym jedna z możliwością cięć cesarskich, salę wybudzeniową trzyosobową, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pokój lekarski czy salę pooperacyjną. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 50 milionów złotych. Dofinansowanie przez samorząd województwa to 10 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na resztę staramy się pozyskać pieniądze w ramach kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego i tutaj nieoceniona pomoc jest z zarządu powiatu, który, jak i całych wszystkich władz powiatowych, którzy udzielają nam umowy wsparcia na zabezpieczenie tej kwoty do spłaty. Dotychczas został wyłoniony wykonawca inwestycji. Jak zapewniały władze powiatu, budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. W zeszły weekend w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbyły się Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych. Obok juniorów, par młodzieżowych o tytuł mistrzów i wicemistrzów Polski walczyły pary dorosłe, seniorskie oraz zawodowe. Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych są jednym z najważniejszych wydarzeń tanecznych w kraju, wyczekiwanych przez pary, kluby i całe środowisko taneczne. Tym razem odbyły się w Łańcucie, a ich organizacja przypadła zarządowi Okręgu Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Na dwa dni, 21 i 22 października, hala łańcuckiego Mosiru zamieniła się w parkiet do tańca. Na nim zaprezentowało się około 300 par tanecznych, od juniorów do par seniorskich oraz zawodowych, a wśród nich mistrzowie świata i Europy. Galę sobotnią poprowadziła znana z tańca z gwiazdami Iwona Pawlowicz. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski, prezydent miasta Rzeszowa oraz burmistrz miasta Łańcuta. Drodzy Państwo, 29 października o godzinie 15 na łańcuckim rynku chcemy przeżyć wydarzenie wiary, jakim będzie korowód świętych. Wiemy, że świętość jest możliwa. Święty Jan Paweł II nas uczył, że świętość to jest dojrzałe, piękne człowieczeństwo. Wszyscy takiego człowieczeństwa pragniemy. W związku z tym, przeżywając miesiąc październik, chcemy przeżyć taki różaniec ze świętymi na ulicach naszego miasta. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych. Można swojego ulubionego świętego zabrać ze sobą, jego wizerunek. Dzieci zapraszamy
aby ucharakteryzowały się na swojego ulubionego świętego czy też patrona. Wszyscy chcemy, przeżywając różaniec, zbliżać się do świętych, poznawać ich piękne człowieczeństwo. A to człowieczeństwo osiągamy między innymi poprzez modlitwę różańcową, do której nas zachęca Królowa Wszystkich Świętych. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na Łańcucki Rynek w najbliższą niedzielę o godzinie 15 na to piękne wydarzenie wiary, jakim będzie Korowód Świętych. Przed nami ostatni weekend października. A co za tym idzie? Zmiana czasu z letniego na zimowy. Pamiętajmy więc o przestawieniu swoich zegarków. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.